Palec założony, żyłki czerwone najszybsze. No. Żyłki czerwone mamy najszybsze. Mam zielony ład tu. Zielony ład. Zielony ład mam. A takie rzeczy mamy w łódeczce na start. Takie dobroci. Takie dobroci tam. Jest kukurydzka, trochę kulek i coś tam pod spodem ekstra. Dobrze, za chwilę będziemy wywozić. Pelecik, konopie, zblendowana kukurydza, zasypana czymś czerwonym, nie powiem.
Ale silny, nie? Kody. Myszka. Nawet to był skłonny powiedzieć, że więcej, bo jest taki mały korbolek. Coś ty chłopie zjął. Idź na pietę. To tak, to spieszcie, bo tak już jest po ważeniu. Tak jest po ważeniu. Zróbmy to dokładnie w miarę. Morale wraca, nie? No. Nie ma to jak do po dobrej kawie zbrań. Ważymy. Ważymy? Tak. Szybko zaczyna, no będzie kot. Nie będzie dych. Będzie. Nie będzie, bo sama mata ma kurde 1,5 kilo. 1,5 kilo. No ale jest no. 11,625. No ale jest już mokra. Także nie ma się co. Kilo, nie ma 10 dycha. Kilo. Nie ma dychu. 10 kilo. Nie ma dych. 10 kilo. Nie ma dych. 10 kilo. 9800. No ale no wiadomo, worek się rozwiązał. 9800. No ale jest 9800 to gdzie miał, jak przyjadł go waszy, bo się trochę wyciągnął. 10 kilo ma. Może i tak. Dobra, w tym roku pochowamy, bo nie ma co przekładać. Zgłaszamy za chwilę rybkę pana Bartka do pana Wojtasa. Wojtasa! To był tak zwany zwiadowca. Mamy trochę więcej jak dobę łowienia. Jest trochę ryb złowionych na łowisku, bo jest 18. Dwójka i jedynka i szesnastka mają ryby, także musimy gonić, ale wszystko jest jeszcze otwarte, bo bagowo nie jest tak bardzo ciężko, oprócz tego jednego fisza, który jest na 24 200, no to jest moc, nie? To jest moc. No ale to wszystko jest do przewrócenia, bo przecież Bartek i pan Wojtek zapewniał nas, że tutaj są dużo większe ryby, nie? Także bierze mi na słowo i bierzemy się za robotę. Tego na razie ten, za chwilę zgłaszamy. Głęboko? W miarę? Tak.
strzału nie ma, ale jest. Zapniemy. Tak jak nie mówiłeś. Podałem to do lokio, może za to nie na ryby jeździć. Patek? Ale póki co, big fish zawodu mnie, te 24200. No tak, tak. 27. Kiedy to było ułowione? Zeszłym roku. Lubię, no, czyli takiego muszę zrobić. A gdzie był ułowiony za to? Na dwójce. No to daleko nie. No, dokładnie. Że się coś tam w lodówce, bo nam się skończyło, to Dali nie będzie tam był. Nie, nie, żartuję. Dobrze. Był bardzo. Daniel już dowiódł, co trzeba. Tak, aha, no dobrze. Znaczy na parstek. No. Dobra. A w ogóle ile jest łowionych ryb? Oddawaj worek sędziom. No mówię, nie? Mi jednak te okulary pomieszają. No, a co się że pomieszają? Nie pomieszają. Można się strasznie pomylić. Na swojaki? Nie. Nie. Już są w podbieraniu. Ci powiem, że taki większy jest. Dobra, się postawię. Stacja. Chodź, chodź. Zabij prezentację.
fajdan. Sprzedawał na żelecie. Się nadział. Tu mamy drugiego. Daj Boże. Ładny. Jeszcze weź go poza tym najwyciu. Macie wagę? Dobra. A my mamy taką samą jak wy. Znowszą. Nie, no. Co tam pokazuje? 15,05. No to jak jest tego, to ma 450. No. No ten jest mokry, to jest będzie więcej. No. 600 gram. No, czyli kodyfik. No. Moje będzie miał dobrą cenę. Dziękujemy. Dyszka. 11. No, 200, ale ten ma, to jest, ten ma 600 gram. No ale jak jest suchy, mokry. No to jest 10 kilo. Dobra, pauska? Czy no, wyłączyć? Może wyłączyć. Zaczniemy w takim razie od Bitfisha, który zmienił się od wczoraj dwa razy. Poprosimy Macieja Spychałę, który złowił kartkę się rano 25 minut. Między piątym a czwartym miejscem to tak naprawdę kilogram różnicy. Także czwarte miejsce Piotr Wojciechowski i Jakub Wojciechowski. Brawo. No i teraz trzecie miejsce, też różnica 700 gram tak naprawdę. Także 45,7 kg, stanowisko numer 8, Kamil Jonder i Hubert Bilet. Nie udało się. Start był dobry. No i tutaj już przeskok między trzecim a drugim i pierwszym miejscem był dosyć duży. Drugie miejsce 56 kilo, Maciej Spychała i Jerzy Spychała. Z wynikiem 59,2 kg stanowisko numer 2 Michał Popielas i Jakub Andrzejak. To gratulujemy jeszcze raz. Dziękujemy bardzo w takim razie. Mamy nadzieję do zobaczenia. Na rok.